Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, w kolejnym update'cie Bitcoina, w ten poniedziałkowy poranek. W dniu dzisiejszym przeanalizujemy Bitcoina z perspektywy makro, porozmawiamy też o perspektywie krótkoterminowej oraz pokażę Wam dwa bardzo ciekawe, bardzo spekulacyjne scenariusze dla Bitcoina na nadchodzące dni czy też tygodnie. Także jeżeli jest to coś, co Was interesuje, zapraszam do oglądania. Jak zawsze pamiętajcie, że wszystko, co usłyszycie w tym filmiku, nie jest poradą inwestycyjną, są to tylko i wyłącznie moje przemyślenia, a samo wideo ma charakter informacyjny. Zanim zaczniemy, pamiętajcie również o skamerach, o spamerach w komentarzach na YouTubie. Staram się z nimi walczyć. No ale oczywiście jest ich tyle, że nie zawsze się to udaje, także też miejcie tutaj troszkę uwagi, cierpliwości do tego i oczywiście nie wchodźcie w żadną interakcję z tymi ludźmi. Dobrze. Miesięczny interwał Bitcoin. Pamiętacie w ostatnim odcinku, który był nagrany bodajże 30 ostatniego miesiąca, mówiłem o tym, że miesięczne zamknięcie poniżej poziomu 19853 będzie tutaj negatywnym statementem od Bitcoina. Jak już pewnie wszyscy z Was wiedzą, doszło do miesięcznego zamknięcia poniżej tego poziomu, co oczywiście jest negatywnym statementem, gdyż przede wszystkim utraciliśmy na miesięcznym interwale, na interwale makro, szczyt HOSSy 2017 roku, tak? Jest to negatywne i zwiastuje to tutaj potencjał ku temu, żeby zejść niżej i przebadać poziom 13800, o czym rozmawiałem również, omawiałem co w ostatnim odcinku. Tutaj warto podkreślić, że ja osobiście czekam na tą październikową świecę, tak? Jak wiecie, zawsze po każdym breakaucie czy też wybiciu z formacji czekamy na tak zwane confirmation candle, tak? W tym przypadku, z racji tego, że jest to miesięczny interwał, naszym confirmation candle jest kolejna miesięczna świeca, czyli świeca październikowa. Jak zobaczycie sobie na Bitcoina, jak on tutaj dawał sobie radę we wcześniejszych latach w październiku, można powiedzieć, że z reguły, z tego co widziałem, były to dobre miesiące, tak? Jednak warto podkreślić to, że będzie wystąpienie Fedu. Fed ostro stoi za tym, że chce obniżyć stopy procentowe, nawet kosztem tutaj doprowadzenia do recesji, gdyż w ich mniemaniu recesji chyba jeszcze nie ma. Z tego co wiem, Jerome oficjalnie tego jeszcze nie przyznał. W każdym bądź razie chcą podnieść jeszcze stopy procentowe w tym roku o 125 basis points, czyli o 1,25%, tak? Czyli potencjalnie spodziewamy się po ostatniej 75, spodziewamy się kolejnej 75 i później 50. Oczywiście kwestia jest tego typu, czy rynek już wkalkulował te wartości po ostatnim podniesieniu tutaj o 75 basis points, czyli o 0,75%, czy też nie. Nie zmienia to faktu, że moim zdaniem kolejne 3 do 6 miesięcy, a najprawdopodobniej kolejne 3 miesiące, mogą być tutaj bardzo newralgiczne dla rynków tradycyjnych, które wciąż się chwieją, jak i dla świata krypto. Okay? Dlatego też warto rzucić okiem na to, jak będzie zachowywała się ta październikowa akcja cenowa. Jednak warto mieć też z tyłu głowy to, że ten ruch, to wydarzenie bardzo mocno zwiększyło prawdopodobieństwo tego, że Bitcoin może wrócić po retest tych poziomów, tak? Czyli niespełna 13800. I widzicie, że w momencie, kiedy zobaczyliśmy totalny dołek Bessy 18 roku, w momencie nałożenia tego, nazwijmy to hyperimpulsu, gdyż tutaj Bitcoin nie był gotowy na to, żeby nakładać nowe ATH, zobaczyliśmy odbicie do poziomu właśnie 13800 i to był nasz poziom oporu. Jak rzucicie sobie okiem na 17 rok, również widzicie, że te świece nigdy nie przebiły się powyżej, na miesięcznym interwale, powyżej poziomu 13800. Oczywiście mówię tutaj o ciałach świec, tak, nie o knotach. Jak zobaczycie sobie
Po dampie związanym ze świrusem, kiedy nakładaliśmy ten fajny impuls, również tutaj na miesięcznym interwale ten poziom 13800 stanowił nasz tutaj kluczowy opór w drodze do góry, do nowego ATH na poziomie 65 000 według tutaj Binance'u, tak? Także myślę, że jeżeli zobaczymy jakiś większy meltdown na rynku, na pewno kolejnym progiem, który powinien zafundować nam takie wsparcie, jak wcześniej poziom 19 850, będzie poziom 13 800, tak? Także tutaj w kwestii tej perspektywy makro, myślę, że jest to tutaj fajne uzupełnienie tego, o czym rozmawialiśmy w ostatnim odcinku. Jak przejdziemy sobie do tego wykresu, który śledzimy już od dłuższego czasu, jest to 4-godzinny interwał, w którym rozpatrujemy obecnie korektywny ruch ABC po tym impulsie pięciofalowym do góry. Warto przypomnieć, że kiedy Bitcoin został odrzucony na poziomie 22 800, zobaczyliśmy i wciąż śledzimy ten korektywny ruch ABC. Jak rzucicie sobie 20, 50 EMA na 4-godzinnym interwale, zobaczycie, że ona tutaj wciąż bardzo mocno stanowi opór dla Bitcoina, tak? I Bitcoin nie jest w stanie tutaj w ostatnich 2 dniach przebić się powyżej tej 20 i 50, co siłą rzeczy może doprowadzić do tego, że po raz kolejny zostaniemy zepchnięci tutaj w okolice tego poziomu 18 500, który obecnie jest naszym kluczowym poziomem wsparcia. OK, mieliśmy raz, dwa, trzy, cztery, pięć retestów tego poziomu już w momencie, kiedy od tego szczytu cofaliśmy się w dół do tego tutaj dołka. Także jeżeli nie zobaczymy pozytywnego volume, jeżeli nie zobaczymy tutaj pozytywnego jakiegoś shiftu na sentymencie, wygląda na to, że sumą sumaru zostaniemy i tak zepchnięci w okolice tych poziomów 18 500. Woli przypomnienia, w momencie kiedy utracicie poziom 18 500, bazując na FIBO, jesteście w drodze do poziomu 1618 16300. Jednak pierwszym punktem, na którym patrzymy, jest oczywiście nasze obecny tutaj dołek Bessy, czyli poziom 17600, który w tym przypadku bardzo ładnie zlewa się tutaj z tym poziomem 1272 FIBO. I na pewno, jeżeli zobaczycie Bitcoina tracącego poziom 18 500, to byłby pierwszy kluczowy poziom wsparcia, na który ja również bym tutaj zwrócił uwagę. Dlatego też w obecnej tutaj measurement, który robiliśmy, nasza fala C jest tutaj na poziomach 17600, a nie 16300. Okay. Jeżeli chodzi o obecne ruchy, jak widzicie, jest totalna, ja bym powiedział, stagnacja na rynku. Idziemy bokiem, nie ma tutaj żadnych fajerwerków. Nawet patrząc na to volume 4-godzinne, nie ma tutaj jakichś większych wartych uwagi swingów. Oczywiście, jeżeli rzucicie okiem sobie na RSI i na stok RSI, tutaj te dwa indykatory dają bardzo, bardzo mieszane sygnały. Oczywiście jednogodzinówka wydaje się być przegrzana na stoku RSI, co znaczy, że będzie trzeba nałożyć tutaj delikatną korektę. 4-godzinówka jest nastawiona prowzrostowo, 8-godzinówka koryguje, dzienna jest przegrzana, tak, i tygodniówka też wiemy, że jest przegrzana. Ja mimo wszystko, patrząc z perspektywy krótkoterminowej, myślę, że możemy spodziewać się tutaj próby przebicia oporu tych właśnie tutaj EMAs, tak? Jak rzucimy sobie 1-godzinówkę, no bardzo mocno jest to rozciągnięte, ale na 4-godzinówce wydaje się, że możemy tutaj tworzyć potencjalną formację. Tak, czyli tu będzie taka potencjalna formacja Fallen Wedge, która, jeżeli zbudujecie wystarczająco volume i momentum, w momencie kiedy dojdzie tutaj do wybicia, ten cel techniczny byłby tutaj na poziomach 19 600.
Okay, także krótkoterminowo wydaje się, że jest tutaj miejsce, żeby zrobić jakieś małe odbicie do $500, może i nawet większe do $1000. Jednak no tutaj, jeżeli chodzi o ponowny retest tego poziomu 20 tysięcy, w obecnej chwili wydaje się być to mało prawdopodobne. Nawet ta świeca, to volatility nie było w stanie przebić tego poziomu, więc ja osobiście tutaj nie spodziewałbym się aż tak dużego pchnięcia z tej perspektywy krótkoterminowej. Myślę jednak, że może dojść do próby tutaj przebicia tego oporu i tutaj byki mogą w krótkim terminie przejąć kontrolę, by po raz kolejny przebadać właśnie o ten właśnie tutaj poziom, na poziomie 19 600, tak? Na dobrą sprawę warto podkreślić, że niewiele się dzieje na rynku. Rynek jest nudny. W ostatnich dniach idzie bokiem i na pewno czekamy tutaj na jakieś kolejne posunięcie, jeżeli chodzi o Bitcoina. I tak już przechodząc do tego, że rynek jest nudny, że niewiele się dzieje, chciałem Wam pokazać chciałem Wam pokazać tutaj na koniec dwa scenariusze. To jest pierwszy scenariusz. Okej. I wielu z Was może wie, wielu z Was może kiedyś też słyszało moją rozmowę z Rafałem na jego kanale, na Kryptoblogger. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, to odsyłam do Rafała. Ja jak dołączyłem właśnie na rynku, może kiedy zdecydowałem się zainwestować w rynek, bo do samego rynku dołączyłem prawie 2 lata wcześniej, ale przypomina mi się sytuacja z tego, kiedy ja wchodziłem. I kiedy tutaj po tym piku w 2017 roku zdecydowałem się na zakupy Bitcoina, tak? I bardzo mocno trzymaliśmy ten poziom wsparcia na poziomie tutaj 6000. I kiedy każdy już był przekonany, że kiedy idziemy tutaj bokiem, to już jest ten proces tak zwanego boczniaka, tak? Kiedy Bitcoin idzie bokiem przez 3 miesiące, a może i więcej, i wtedy dopiero widzimy to wybicie ku górze. Jak się okazało, to iście bokiem to był naprawdę tak moment retestu tego poziomu 6000 niespełna, tak? I w momencie, kiedy ten poziom został utracony, my spadliśmy o kolejne niespełna 46% i dno tego spadku, a jak później się okazało, dołek naszej Bessy był tutaj na poziomie 3200. Warto podkreślić, że osoby chętne, które chciały wtedy kupić tego Bitcoina po 3200, miały tak naprawdę powiedzmy, no 2 tygodnie, tak? Kiedy on był na poziomach tu między 3200 a 3700. Ja, z tego co pamiętam, udało mi się kupić na 3700, więc tak jak podkreślam Wam wielokrotnie, bardzo ciężko jest złapać dołki i sprzedać szczyty, gdyż w wielu przypadkach są to po prostu spadające knoty, tak? Spadające noże, które bardzo ciężko jest złapać. W rozmowie z Rafałem, o której wspomniałem, która dokładnie nie wiem, kiedy miała miejsce, ale wydaje mi się, że już minęły z 4 miesiące, rozmawialiśmy o tym, że dla mnie osobiście wtedy, te 4 miesiące temu, poziom 29 tysięcy, który tu widzicie, tą białą linię, był takim poziomem jak 6 tysięcy w 2017-2018 roku. Mieliśmy bardzo duży tutaj opór i wsparcie przed samym pikiem HOSSy 2017 i później mieliśmy tutaj wsparcie w momencie schodzenia tutaj w Bessę. Jeżeli zobaczycie sobie na ten poziom 29 tysięcy, jest to podobna sytuacja. Było to wsparcie o tutaj na samym początku, w momencie kiedy nakładaliśmy impuls w kierunku 65 tysięcy, akcja cenowa zatrzymała się i trzymała wsparcie 2-tygodniowymi świecami na poziomie 29 tysięcy. Po osiągnięciu piku 65 tysięcy, po raz kolejny wróciliśmy po retest tego poziomu 29 tysięcy i 3-tygodniowe świece były w stanie przetestować ten poziom. No i oczywiście nałożyliśmy kolejny impuls pod 69 tysięcy i w momencie zejścia w dół, raz, dwa, trzy, cztery, dopiero 5-tygodniowa świeca puściła to wsparcie. Idąc tokiem myślenia,
który tutaj zasugerowałem, że tak powiem, kilka miesięcy przed tym, jak to się wydarzyło, można było się spodziewać, że ten poziom 29 tysięcy jest naszym kluczowym poziomem wsparcia, tak jak i poziom 6 tysięcy w 2018 roku, tak? I oczywiście mierząc potencjalny podobny spadek, spodziewalibyśmy się poziomu w okolicach 15 800, że to może być tutaj dno naszej Bessy, bazując oczywiście na tym, co wydarzyło się w 17-18 roku. Warto podkreślić, że oba te cykle były inne i warto podkreślić też to, że to, co wydarzyło się kiedyś, no wcale nie musi wydarzyć się po raz kolejny, tak? Jest wiele osób, które ma ekran podzielony na pół i mówi: zobaczcie, no tu w 19 było to, tu w 21 jest to, no i tutaj było wybicie, i tutaj było wybicie. No wszystko ładnie, pięknie, ale to nie jest kopiuj wklej, że to, co się wydarzyło w tym momencie, musi się wydarzyć też w tym momencie. Oczywiście będą jakieś podobieństwa, jednak bazowanie na tym, co było dokładnie w 18 roku i że musi to się wydarzyć w 2022 roku, wydaje się być bez sensu. To jest pierwszy scenariusz. Tutaj macie drugi scenariusz. Jeżeli chodzi o samą historię Bessy 17-18, jest dokładnie to, co omówiłem przed chwilą. Zmienia nam się scenariusz, jeżeli chodzi tutaj o obecny cykl, tak? O obecną Bessę. I dla wielu osób wydaje się, że ten poziom 6000 byłby odpowiednikiem tego, co widzimy obecnie w granicach 18888, tak? I wydaje się, że z racji tego, że tutaj w 17-18 roku to zejście w Bessę było delikatne, one było długie, nudne, tak? No już tutaj było tak nudne, że nie chciało się nawet pampersa zmieniać, ale było tak nudne, ale powolne. W obecnym cyklu wygląda na to i widać to, że ta agresywność napędzona takimi wydarzeniami jak upadek tutaj Luny, stablecoina, później problemy z Celsjusem, Voyagerem i tak dalej, one napędziły agresywność tego spadku. I teraz, nawiązując trochę do osób, które śledzą cykliczność, wydaje się być, że ten scenariusz, na który patrzycie teraz, jest o wiele bardziej prawdopodobny niż ten, który ja przedstawiłem przed chwilą, tak? Tutaj we wcześniejszym slajdzie. I wydaje się tutaj, że te poziomy w okolicach 20 tysięcy, w tym przypadku największa liczba dotknięć była na poziomie 18 888. To może być nasze wcześniejsze 6 tysięcy, tak? I tutaj widzicie, że w momencie tego trendu wznoszącego Bitcoin w drodze do tego szczytu w 17 roku również miał pit stop dość duży na tym poziomie niespełna 6 tysięcy. I w momencie, kiedy Bitcoin nakładał ten impuls do 65 tysięcy, wy również widzicie, że o tutaj był dość duży pit stop kilkutygodniowy na poziomie właśnie 18 888. 3-4 razy odbiliśmy się od tego jako opór, wróciliśmy, mieliśmy tak zwany liquidity grab i później za jednym strzałem przebiliśmy ten poziom. Wydaje się, że ten poziom obecnie może być to poziom podobny do tego, który był tutaj na poziomach wartości 6000 dolarów, tak? Co się stało po utracie tego poziomu wsparcia? Sami widzicie, 45% spadek. Jeżeli Bitcoin miałby to powtórzyć, byłby to 45% spadek do okolic 10 300, co niejako dałoby również 85% korektę od ATH na poziomie 69 tysięcy bodajże, tak? Ja osobiście, jako osoba, która przetrwała to w 18 roku i teraz przechodzi z wami przez to, mam podobne wrażenie, że może ten poziom 18 888 faktycznie być niejako lustrzanym odbiciem do tego poziomu 6000 z 2018 roku. Oczywiście nie ma ku temu, wiecie, żadnych informacji wyrytych w kamieniu czy w jakimś dziwnym lodowcu.
Są to tylko jakby moje przemyślenia i prywatne odczucia, tak? Jak widzicie, obserwujecie teraz Bitcoina, to nie jeden powie i też może mieć rację, że dołek Bessy został już osiągnięty na 17600 i idziemy bokiem, tak? Idziemy bokiem i po pójściu bokiem w końcu zobaczymy to wybicie, Bessa za nami, dołek osiągnięty. Jednak tutaj oczywiście całym tym smaczkiem, czy ta cykliczność, czy te ruchy Bitcoina zostaną tutaj potwierdzone, no całym tym smaczkiem jest, co zrobi Fed, tak? Co zrobi Fed, jaka będzie perspektywa makro, jak Europa przeżyje zimę, jakie będą dalsze tutaj powikłania związane z konfliktem u naszych sąsiadów. Oczywiście rynki tradycyjne i tutaj jak będą wyglądały te rynki tradycyjne, indeks dolara, który obecnie wydaje się, że osiągnął swój szczyt, jednak ja do końca nie jestem przekonany, czy po tym korektywnym ruchu na DXY wcale nie zobaczymy kolejnego wybicia pod okolice 115 plus, może nawet do 120. Także te wszystkie tutaj czynniki zewnętrzne dają do myślenia i przekonują do tego, że wcale to pójście bokiem obecne, bo jak zobaczycie, Bitcoin na dobrą sprawę idzie między niespełna 19 tysięcy a 23,5 tysiąca. To jest nasza ostatni tutaj największy wolumen, największy przedział cenowy, w jakim się poruszamy. Więc tutaj oczywiście myśli będą dwie, ale tak jak mówię, z mojej perspektywy osoby, która była i wtedy, i teraz, wydaje się być bardzo, bardzo podobne, wydaje się mieć bardzo podobne odczucia i wrażenia, tak? Jest coraz mniejsze zainteresowanie krypto, bym powiedział, szczególnie w US. Bardzo dużo kanałów ma, no, po prostu wyświetlenia minus 80%. Twitter też powoli zamiera, ale nie ma jeszcze totalnej krwi na rynku, tak? Gdyż wciąż są osoby, które kupują jakieś tam pandy i inne rzeczy. No i wciąż ludzie mają też pieniądze, żeby kupić dip. Oczywiście dane on-chain, wiele, wiele indykatorów on-chain pokazało w momencie tutaj uderzenia w 17600, że to jest dołek naszej Bessy. Okay. Ja osobiście uważam, że ten scenariusz jest możliwy, jak najbardziej możliwy. Jednak z drugiej strony ta wartość 10300 do mnie nie przemawia. I też osoby, które bazują na cykliczności, no większość z nich na pewno spodziewa się tutaj poziomów w tej okolicy, tak? Co patrząc z psychologii rynku, daje nam oczywiste sygnały, że jak wszyscy na to czekają, to się nie wydarzy. Ale oczywiście nie można tych argumentów tutaj zignorować. Także już Wam pozostawię do oceny, który z tych scenariuszy wydaje się Wam bardziej prawdopodobny. Na pewno ten pierwszy jest bardziej powiedziałbym spokojny, optymistyczny. Jednak gdyby nie sytuacja makro, ja byłbym w stanie przytaknąć na to, że te 17600 może być dołkiem naszej Bessy. Oczywiście ta opcja jest bardziej agresywna, jednak wydaje się być bardziej realistyczna, patrząc na sytuację na świecie. Dobra, dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, jak zawsze, że filmik był wartościowy. Jeżeli macie ochotę, podzielcie się komentarzem, zostawcie lajka i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Hej!